Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców z mojej wakacyjnej kosmetyczki. Będzie naprawdę garść fajnych kosmetyków, nie będzie tutaj ich za dużo. Myślę, że tak w sam raz, także polecam Wam takie hity, które sprawdzały się u mnie w lipcu i w sierpniu idealnie w tym okresie wakacyjnym. A jeszcze mamy lato, więc myślę, że część z tych kosmetyków świetnie przyda się Wam również na tą końcówkę lata. Ja również z tych kosmetyków chętnie będę korzystać jesienią. Także dzisiaj zapraszam Was serdecznie na ulubieńców lipca i sierpnia. Mam nadzieję, że każda z Was znajdzie w tym odcinku coś dla siebie. Cóż, nie chciałabym już przeciągać, zapraszam Was serdecznie na ulubieńców. Nie zapomnijcie o kciukach, jeśli ten odcinek przypadnie Wam do gustu i przechodzimy do pielęgnacji, a następnie do kolorówki. I pierwszymi kosmetykami, które serdecznie chciałam Wam polecić i których używam teraz non-stop od kilku tygodni, są to kosmetyki marki Yumi. Ja markę Yumi znam już od dłuższego czasu. Jakiś czas temu testowałam balsamy do ciała, kremy do rąk, mydła. O czym warto wspomnieć, że bazą kosmetyków marki Yumi jest aloes w stężeniu 99%. Oprócz tego 97% tych kosmetyków to składniki naturalne, więc naprawdę fajne źródło nawilżenia naszej skóry. Ja staram się stawiać na naturalną pielęgnację i ja bardzo chętnie korzystam z takich kosmetyków, które właśnie mają w swoim składzie taką większą ilość naturalnego składu. Bardzo mi to odpowiada. I takimi moimi ulubionymi kosmetykami marki Yumi, które gościły w mojej kosmetyczce w lecie właśnie przez dłuższy czas, to na pewno balsam aloesowy. Jest to akurat balsam z borówką. Tutaj też właśnie jest informacja taka na buteleczce, że jest to 97% składników naturalnego pochodzenia. Świetny balsam właśnie taki nawilżający, łagodzący, po opalaniu bardzo fajnie, szybko się wchłania, co dla mnie, nie ukrywam, jest istotne, ponieważ ja ogólnie nie lubię się balsamować, więc jeśli mam taki kosmetyk, który będzie łączył nawilżenie z szybkim wchłanianiem, to bardzo mi to odpowiada. Fajnie nawilża skórę, do tego przepięknie pachnie. Zapach jest naprawdę obłędny i z chęcią po każdej kąpieli korzystam z tego balsamu lub gdy widzę, że moja skóra po prostu potrzebuje nawilżenia. Także ten balsam to jest pierwsze, co Wam chciałam tak serdecznie polecić. Drugim kosmetykiem marki Yumi, którego używam właściwie od początku sierpnia, wcześniej nie używałam nic do pielęgnacji, do demakijażu, jest to pianka właśnie, głęboko myjąca do twarzy, intensywnie nawilżająca, nie uczula mnie, nie podrażnia, mogę spokojnie robić demakijaż oczu przy użytej pianki, także super, świetnie się sprawdza. Tutaj przez cały miesiąc to zużycie mam tak naprawdę powiedzmy 1/4, także jest bardzo wydajna. Ja uwielbiam pianki do mycia twarzy, u mnie one fajnie się sprawdzają. Nie jest może to jakiś taki bardzo gęsty produkt, natomiast naprawdę jest bardzo wydajny, nie piecze, nie szczypie w oczy, nie powoduje podrażnienia, więc myślę, że wrażliwe skóry powinny się z tą pianką polubić. Dodatkowo ma również obłędny zapach, akurat ta pianka jest tutaj z granatem, z tego co pamiętam. Za chwilkę sprawdzę, żeby Was tutaj nie okłamać. Dokładnie, zawiera ekstrakt z owoców granatu i malin, także super produkt, bardzo fajnie się sprawdza przy cerach wrażliwych do demakijażu. Kolejny kosmetyk właściwie z tej samej linii, czyli z dodatkiem granatu i malin, jest to krem sorbet do twarzy Hyalu Lover. Świetnie się sprawdza ten krem pod makijaż, bardzo fajnie się wchłania, też czasem używam go na noc, naprawdę dobrze się rozprowadza. Tutaj nie widzę żadnych problemów właśnie przy użyciu tego kremu pod makijażem, nic się nie roluje, przepięknie pachnie tak owocowo, więc jeśli jesteście fankami takich owocowych zapachów, to powinien Wam się spodobać. Dodatkowo kwas hialuronowy tutaj zdecydowanie doda nam nawilżenia, także serdecznie Wam polecam ten krem i nawet nie teraz, tylko w okresie letnim, gdy potrzebujemy tego nawilżenia, ten aloes będzie taki łagodzący podrażnienia, ale również myślę, że ten krem świetnie się sprawdzi pod makijaż w okresie takim jesienno-zimowym. Jeśli lubicie aloes, jeśli lubicie naturalne składy, to serdecznie Wam polecam. To ja absolutnie nie zauważyłam żadnych problemów ze skórą po użyciu tego kremu. I ostatni produktem marki Yumi, który bardzo dobrze mi się sprawdził pod właśnie ten krem lub na noc, jest to ekstremalnie nawilżające serum i tutaj akurat to serum jest z ekstraktem z mango, również przepięknie pachnie. Jeśli na przykład u Was krem i serum to jest za dużo pielęgnacji pod makijaż, co sam się Wam waży, roluje, to możecie spokojnie używać tego serum samodzielnie. Myślę, że tutaj też fajnie sprawdzi się dla Pań w eleganckim wieku. Ma świetną konsystencję, taką właśnie lekko wodnistą, żelową, szybko się wchłania, nie pozostawia żadnego filmu, także naprawdę świetny kosmetyk o przepięknym zapachu. No zdecydowanie są to kosmetyki dla osób, które lubią zapachowe
produkty. Jeśli lubicie i wolicie używać bezzapachowych kremów i kosmetyków do pielęgnacji, no to te kosmetyki tutaj mają wyczuwalny zapach. Także dla fanów owoców, takich owocowych ekstraktów są super. No i to serum, tak jak mówię, świetnie się sprawdza pod makijaż, pod wieczorną pielęgnację, szybko się wchłania. Uwielbiam je, także serdecznie Wam polecam. Oczywiście tych kosmetyków marki Yumi testowałam jeszcze dużo więcej. Uwielbiam też kremy do rąk, uwielbiam mydła w płynie. Jeśli macie ochotę przetestować te kosmetyki, a uważam, że warto i uważam, że każdy znajdzie coś w ofercie marki Yumi dla siebie, to marka Yumi przygotowała tutaj kod rabatowy i na hasło Madelinę macie ode mnie 40% zniżki na cały asortyment marki Yumi, także link oczywiście z kodem i z linkiem do strony, do sklepu marki Yumi zostawię Wam na dole. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy miałyście okazję używać kosmetyków marki Yumi. Jeśli nie, to myślę, że ten kod rabatowy Was do tego zachęci. Ja serdecznie polecam, u mnie te kosmetyki sprawdzają się świetnie. I przechodzimy dalej do pielęgnacji i kolejnym kosmetykiem, który chciałam Wam serdecznie polecić, który nie jest stricte produktem do oczyszczania twarzy, ale u mnie sprawdza się naprawdę świetnie. Jest to Mexmo olej z nasion wiesiołka. Ten olej jest przeznaczony do pielęgnacji włosów, twarzy i ciała, więc jest multifunkcyjny. Przyznam Wam się szczerze, że ostatnio używam go do demakijażu i sprawdza się wyśmienicie. Nie zapycha mi skóry, bardzo dobrze domywa makijaż, nic mnie nie piecze, doskonale zmywa nawet wodoodporne cienie w płynie, które często na jakieś okazje pod cienie sypkie nakładam. Jeśli macie ten olejek w swojej kosmetyczce, to myślę, że spokojnie go możecie używać do demakijażu i myślę także, że jeśli chcecie wypróbować coś fajnego, jakiś fajny olejek, to myślę, że on sprawdzi się świetnie i jest to multifunkcyjny produkt, więc możecie go używać również do włosów, do twarzy, do ciała. Jeśli macie suchą skórę, myślę, że fajnie się sprawdzi. Do tego przepięknie pachnie. Jak moja Stella czuje ten zapach, to od razu biegnie i pewnie gdybym jej dała tego olejku, to by tutaj z tej butelki nic nie zostało. Także serdecznie Wam polecam do wszystkiego ten olejek właśnie z nasion wiesiołka. I mam jeszcze dwa kosmetyki do pielęgnacji. Pierwszy z nich to Bielenda i jest to Supreme Lab Hydro Krem pod oczy z kwasem hialuronowym. Nawilżający, bardzo lekki, idealnie sprawdza się pod makijaż. Myślę, że jest to kosmetyk, który świetnie się sprawdzi dla Pani w eleganckim wieku, ale także dla każdego tak naprawdę. Myślę, że kremu pod oczy warto zacząć używać bardzo wcześnie. Ja używam ogólnie kremu pod oczy od 18 roku życia, z tego co pamiętam, naprawdę z tą pielęgnacją dosyć wcześnie w okolicach pod oczami się polubiłam i polecam każdemu, żeby ten krem pod oczy zacząć stosować jak najwcześniej. Także tutaj Bielenda, super nowy produkt, taka hydrożelowa formuła, świetnie się sprawdza pod korektory, pod makijaż, bardzo szybko się wchłania i fajnie nawilża, także serdecznie Wam polecam. I ostatni kosmetyk do pielęgnacji, który testuję właściwie od półtora tygodnia. Jest to taki peeling, maseczka w jednym, Baby Face Therapy od marki Pariens. Przyznałam się szczerze, że pokładałam duże nadzieje w tym kosmetyku i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Po użyciu tego kosmetyku skóra jest fajnie tak przyjemnie ściągnięta, ale bez takiego efektu bardzo mocnego ściągnięcia. Bardzo mocno wygładzona. Efekt wygładzenia jest naprawdę mocno zauważalny. Także jeśli szukacie takiego kosmetyku, który złuszczy Wam delikatnie na skórek i będzie maseczką, to bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Daje efekt naprawdę takiej mocno wygładzonej buzi, co niesamowicie mi się podoba pod makijaż. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że delikatnie przeszkadzają mi w tym kosmetyku te drobinki. One są dosyć takie ostre, więc jeśli macie bardzo wrażliwą skórę, skórę mocno naczynkową, to tutaj bym się zastanowiła. Moja skóra jest delikatnie naczynkowa, natomiast nie zauważyłam, żeby ten produkt powodował u mnie jakieś zaczerwienienie po użyciu, więc mimo wszystko nie jest to taki bardzo, bardzo mocny peeling, ale drobinki są dosyć odczuwalne na skórze i są one dosyć ostre, także jeśli szukacie kosmetyku, który Wam wygładzi buzię, nawilży, to serdecznie Wam polecam. Natomiast muszę tutaj na wstępie zaznaczyć, że oczekiwałam takiego efektu rozświetlenia mocnego buzi, że będzie dawał taki glow na skórze. Natomiast ta skóra jest po prostu tak wygładzona i to wygładzenie naprawdę widać w lusterku, ale żeby tam było jakieś odbicie światła po użyciu tego kosmetyku, to tego nie zauważyłam. Jeśli szukacie jakiegoś produktu, który będzie dawał taki efekt mocnego wygładzenia, nawilżenia, delikatnego napięcia skóry, to myślę, że warto sobie ten kosmetyk przetestować. Przechodzimy teraz do makijażu i tutaj tak naprawdę mam kilka kosmetyków, których używałam uczciwie, rzetelnie. Pierwszy z nich to Bourjois Healthy Mix, jest to tint koloryzujący. Ja nie wiem, czy ja już o nim nie mówiłam, ale na tyle lubię ten kosmetyk i uważam, że jest naprawdę świetny. Przy tym jak daje delikatne wykończenie, bardzo fajnie kryje, fajnie rozświetla, nawilża skórę, naprawdę tak pielęgnuje cerę. Także bardzo fajny kosmetyk dla osób, które nie lubią ciężkich podkładów.
fanów, które nie lubią się z takimi ciężkimi formułami. Tutaj mamy naprawdę super nawilżenie, wygładzenie, rozświetlenie i bardzo fajne krycie. Jakieś takie drobne zaczerwienienia, niedoskonałości na skórze ten kosmetyk naprawdę fajnie kryje, także super się sprawdza, serdecznie Wam polecam i też jest dosyć trwały. Jak nakładam go rano, to takim późnym popołudniem on jeszcze spokojnie jest na twarzy, także jeśli nie miałyście jeszcze okazji go testować, to serdecznie Wam polecam, bo myślę, że warto po prostu przetestować ten kosmetyk w takiej cenie bez zniżki. Nie jest to jakaś tania sprawa, ale za 40 zł czy 30 kilka myślę, że spokojnie można się skusić. Ja używam go właściwie codziennie, gdy się maluję, a tutaj naprawdę jeszcze sporo tego produktu zostało, także jest też dosyć wydajny. I jeśli chodzi o kolor, to ja mam odcień 003. Kolejne kosmetyki to będą produkty do konturowania twarzy na mokro i tutaj pierwszy produkt, który serdecznie chciałam Wam polecić, który jak widzicie ma tutaj już u mnie ostre dęko, ale używam go na klientkach właśnie takich opalonych skór. Jest to bronzer w kremie marki Huda. Ja mam odcień light, jak widzicie ten odcień light wcale nie jest taki jasny, naprawdę fajnie się sprawdza do opalonych skór. Jest to na tyle kremowy produkt, że tutaj on mi się fajnie sprawdza również z podkładem Estée Lauder Double Wear. Jak zrobię szybko to konturowanie, tutaj nie widzę żadnych dziur, żadnych plam. Jest naprawdę bardzo kremowy, bardzo fajnie się rozprowadza. No i ten odcień light jest naprawdę przepiękny, nie jest ani za ciepły, ani za chłodny. Coś pomiędzy, taki neutralny, fajny brąz do opalonych skór sprawdza się świetnie, więc jeśli będziecie miały ochotę dorzucić do swojego kuferka lub kosmetyczki, to serdecznie Wam polecam ten bronzer. Jedyny minus jest taki, że od dezynfekcji tutaj to opakowanie po prostu straciło już napisy, także to jest jedyny minus, ale kosmetyk sam w sobie uważam, że jest to jeden z niewielu bronzerów w kremie, który nadaje się fajnie na podkład Estée Lauder Double Wear. Kolejne dwa produkty to będą róże w kremie i tutaj serdecznie chciałam Wam polecić róż Lumene Natural Glow, przepiękny odcień numer 4, Berry Blush. Bardzo fajny, rozświetlający róż w takim naprawdę dość sympatycznym kolorze. Zobaczcie, bardzo ładnie wygląda ten kolor. To jest taki róż dziewczęcy, który daje po prostu świetlistości na twarzy. Kolor myślę, że idealny właściwie dla każdego, ponieważ nie jest zbyt ciemny, nie jest zbyt pomarańczowy, ani zbyt różowy. Taki cukierkowy, coś takiego pomiędzy, neutralny, fajny odcień różu. Nie jest to róż zastygający, więc jeśli macie tłustą skórę, to niekoniecznie się sprawdzi. Natomiast dla suchych skór, dla pań w eleganckim wieku, naprawdę bardzo fajny produkt. Właśnie do takiego ocieplania buzi, przepiękny odcień, bardzo ładnie się rozprowadza, nie widzę tutaj żadnych plam, dziur po używaniu tego produktu i jest fajnie rozświetlający, bez drobinek, więc tutaj myślę, że też fajna uwaga dla osób, które takich drobin w różach kremowych nie lubią. I kolejny róż w kremie to róż od Glam Shopu i tutaj mój ulubiony absolutnie odcień, czyli krem z róży. Przepiękny odcień, który będzie pasował większości osób. Ten róż już jest taki zdecydowanie gęściejszy od tego, który pokazywałam Wam przed chwilą, więc warto sobie na przykład rozrobić go na dłoni, następnie gąbeczką przenieść na twarz, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy, plam, dziur. Myślę, że też odrobina tego produktu wystarczy, ponieważ jest świetnie napigmentowany, także serdecznie Wam polecam. Tutaj ten krem z róży jest zdecydowanie moim faworytem. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy macie może któryś z kolorów i jak Wam się sprawdza. I kolejne kosmetyki to będą kosmetyki do makijażu twarzy. I tutaj przede wszystkim chciałam Wam polecić puder, którego używałam w okresie letnim notorycznie. Non-stop. Jest to puder satynowy od Apolki. Ja myślę, że już w jakichś ulubieńcach na pewno o nim mówiłam. Jest to puder, który idealnie nadaje się do przypudrowania całej twarzy, do okolicy pod oczami. Nie daje efektu maski, nie daje efektu wysuszenia. Podoba się większości klientek, większości pań. Do tego fenomenalnie pachnie. Ten zapach jest naprawdę cudowny. Jak otwieram wieczko, to ulatnia się przepiękny zapach. Także jeśli macie suchą skórę, jeśli macie skórę dojrzałą, to myślę, że fantastycznie ten puder się sprawdzi. Jedyny minus to jest właściwie cena, bo mamy tutaj tylko 6 gramów, a puder kosztuje około 50 zł, także nie jest to tania sprawa. To trzeba sobie ten zakup przemyśleć, jednak nie jest on zbyt wydajny. Na własny użytek na pewno starczy na długi czas, natomiast przy klientkach no ten puder ja dokupuję dosyć często. Także mimo wszystko serdecznie Wam polecam, bo myślę, że jest to produkt godny uwagi. I myślę, że nadal działa mój kod rabatowy 10% na pudry. Wiem, że on nie działa na eyelinery, także postaram się Wam zostawić w opisie ten kod rabatowy, żebyście ewentualnie mogły sobie z niego skorzystać. I kolejny kosmetyk do wykończenia twarzy to będzie paleta do twarzy. Myślę, że spodziewacie się, jaki kosmetyk pojawi się tutaj w tych ulubieńcach. Jest to oczywiście paleta Oriental od Glam Shopu. Absolutnie fenomenalna, wypiekana paleta do wykończenia twarzy. Wszystkie produkty do wykorzystania. Bronzer przepiękny, róż cudowny, rozświetlacz również. Nie robi plam, dziur, bardzo fajnie się rozprowadza. Te kosmetyki w tej palecie dają satynowe wykończenie. Dodatkowo mamy lusterko, więc dla mnie idealna
propozycja na podróż, jak będę jechać na jakieś wakacje, na pewno na 1000% zabiorę ze sobą tę paletę, bo również możecie wykorzystać ją oczywiście do makijażu oczu, co zobaczycie myślę w kolejnym odcinku. Także kolejny odcinek, jaki planuję, to taki makijaż do pracy przy wykorzystaniu minimum ilości kosmetyków i akcesoriów, także myślę, że ta paleta na pewno się pojawi. No i świetnie mi się sprawdza, jest fajna, to opakowanie jest porządne, mogłoby być troszeczkę cieńsze, ale jak się domyślam, tutaj ten dół zajmuje bronzer, więc dlatego jest takiej grubości, a nie innej. No i cóż, jeśli będziecie miały ochotę na jej zakup, to myślę, że te pieniądze naprawdę nie pójdą w błoto. Myślę, że będziecie zadowolone. Przepiękne produkty, przepiękne wykończenie. Ja jestem tą paletą zachwycona i odkąd ją mam, to używam jej właściwie za każdym razem, kiedy wykonuję makijaż. I ostatnich kilka kosmetyków to jeszcze paleta od Glam Shopu. Jest to paleta Ballada we współpracy z Miss Dawn Chelitą, z Martą. Tutaj powiem Wam, że te jasne cienie są tak świetnie napigmentowane, że cudownie się z nimi pracuje. Są tak masełkowe. Błyski są naprawdę super, także myślę, że taka paleta do wykorzystania zarówno w kuferku, jak i na własny użytek, no jest po prostu przepiękna, cudownie się z nią pracuje i bardzo chętnie teraz po nią sięgam. Wykonuję jakieś codzienne makijaże na całą powiekę. Ten brąz tutaj jest naprawdę cudowny, taki neutralny. No i uwielbiam ten beż i ten róż z tej palety. Myślę, że paleta cudna do wykorzystania na jesień, także jeśli będziecie miały okazję ją zakupić, to serdecznie Wam ją polecam. Chciałabym ją zrobić 5 makijaży albo chociaż 3. Myślę, że na jesień na pewno się jakieś makijaże z tą paletą pojawią, ponieważ kolory są super. Moim zdaniem nie tylko do makijażu ślubnego, zarówno do makijażu dziennego, wieczorowego, jesienią idealnie się będzie nadawać. I tutaj chciałam Wam jeszcze polecić coś dla fanów popieli, szarości. Natomiast jest to kosmetyk, który jest trudno dostępny w Polsce, ale odkąd go mam, bardzo często używam go na klientkach, gdy właśnie wykonuję makijaże w szarościach, w popielach. Jest taka świetna baza wodoodporna pod makijaż i jest to Alena Tofil. Jest to ukraińska wizażystka, która ma swoją markę i jest to właśnie taki tint o trwałości 24 hour w kolorze Vision. Więc link do strony tej wizażystki postaram się Wam zostawić w opisie. Tam niewielkie cło, przy granicy trzeba zapłacić, no i też na wysyłkę czekałam dosyć długi czas, natomiast jest to kosmetyk godny uwagi. Jeśli szukacie czegoś fajnego w szarościach, to ja takiego drugiego tintu czy też cienia w płynie na rynku nie znam, także serdecznie Wam polecam. Bardzo trwały produkt, łatwo się rozprowadza, fajnie zastyga, makijaż jest nie do zdarcia, ten kolor jest naprawdę fenomenalny dla osób, które lubią chłodne odcienie, szarości, myślę, że warto w niego zainwestować. I ostatni kosmetyk, który chciałam Wam polecić i uczciwie używałam go ostatnio codziennie przez właściwie miesiąc. Jest to Styling Wax od marki Lightbrow. Jest to polska marka stworzona przez stylistkę brwi. Wosk do brwi w takim świetnym pomarańczowym kolorze. Ma również przepiękny owocowy zapach dla osób, które mają trudne dołożenia brwi, ciężkie brwi. Myślę, że sprawdzi się świetnie. Przy moich lekkich włoskach to naprawdę nie ma problemu i fajnie trzyma właściwie w ryzach brwi przez cały dzień. Pojemność jest dosyć duża, bo mamy tutaj, słuchajcie, aż 30 ml, więc nie jest to mały produkt. Starczy naprawdę na długi czas. Jeśli szukacie czegoś do utrwalenia, ujarzmienia, nawet ciężkich brwi, to naprawdę bardzo fajnie się ten kosmetyk sprawdzi. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać, czy macie coś z moich ulubieńców, czy zainteresowały Was może te kosmetyki Yumi lub inny produkt. Jestem bardzo ciekawa. No i też dajcie znać w komentarzach, jacy byli Wasi ulubieńcy lipca i sierpnia, czy znaleźliście jakieś perełki i możecie mi również coś polecić. Chętnie czasem kupuję coś również z Waszego polecenia. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie odcinki będą się pojawiać już regularniej. Wrócimy do 2 odcinków w tygodniu. Już jednak robi się troszeczkę taki luźniejszy okres od września. Także mam nadzieję, że z chęcią obejrzycie kolejne odcinki, które dla Was przygotuję. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!